2 marca wspominamy świętą Anielę od Krzyża, zakonnicę. Aniela urodziła się w Sewilli 30 stycznia 1846 roku. W tej rodzinie urodziło się 14 dzieci, jednak 8 z nich zmarło jeszcze w dzieciństwie. Jej rodzice byli związani z zakonnikami z zakonu ojców Trynitarzy, a jej ojciec był kucharzem w tamtejszym klasztorze. Zmarł, gdy Aniela była jeszcze dzieckiem. Miała 8 lat, gdy przyjęła pierwszą komunię świętą. Tylko przez kilka lat uczyła się w szkole, gdyż na więcej nie pozwoliła bieda. Aniela miała 12 lat, gdy wyjechała do pracy w fabryce butów. Wtedy spotkała księdza jezuitę, który był jej kierownikiem duchowym. W wieku 19 lat wstąpiła do zakonu sióstr karmelitanek. Niestety wkrótce zachorowała i musiała opuścić klasztor. Gdy wyzdrowiała, 4 lata później wstąpiła do zgromadzenia sióstr Szarytek i pracowała tam jako pielęgniarka w szpitalu w Sewilli, jednak znowu zachorowała. Po opuszczeniu zgromadzenia szybko wróciła do zdrowia. Miała 25 lat, gdy obiecała Panu Jezusowi, że będzie żyć zgodnie z Ewangelią. Wtedy zobaczyła przed krzyżem Pana Jezusa drugi krzyż, ale pusty. Odczytała, że na tym krzyżu jest miejsce dla niej. Od tego czasu wiele modliła się o zbawienie ludzi. Z polecenia spowiednika zaczęła pisać pamiętnik duchowy. Miała 29 lat, gdy powstało z jej inicjatywy Zgromadzenie Zakonne Sióstr od Krzyża. Celem instytutu było służenie Bogu w chorych i najbardziej potrzebujących, a mottem były słowa: stać się ubogim z ubogim, aby przyprowadzić go do Chrystusa. Gdy w 1876 roku w Sewilli wybuchła epidemia ospy, Zgromadzenie Anieli istniało dopiero rok, ale siostry bardzo ofiarnie służyły chorym, nie zważając na swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Przez pewien czas gotowały i wydawały posiłki w pokoju, w którym same mieszkały. Do zgromadzenia zgłaszało się wiele dziewcząt, a ludzie ofiarowali im swoje posiadłości i inne dary materialne. Przeznaczane były one na potrzeby zgromadzenia. Siostra Aniela żyła bardzo skromnie, nazywano ją matką ubogich. W krótkim czasie powstało wiele domów zakonnych w całej Hiszpanii. Gdy siostra Aniela zmarła 2 marca 1932 roku w wieku 86 lat, ludzie w Sewilli mówili: święta nie żyje, a papież, święty Jan Paweł II, w czasie kanonizacji powiedział: wrażliwość i miłość do ubogich skłoniła świętą Anielę od Krzyża do założenia Zgromadzenia Sióstr od Krzyża. Zajmowało się ono posługą charytatywną i socjalną na rzecz najbardziej potrzebujących i wywarło ogromny wpływ na Kościół i społeczeństwo Sewilli tamtych czasów. Dominującymi cechami jej charakteru były naturalność i prostota. Dążyła do świętości w duchu umartwienia, służąc Bogu w braciach. Aniela została beatyfikowana 5 listopada 1982 roku, a kanonizowana 4 maja 2003 roku. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy, obchodząc z radością wspomnienie świętej Anieli Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.